Dobrze Was wszystkich widzieć po tej wymuszonej przerwie. Widzę wiele uśmiechów na Waszych twarzach i mam nadzieję, że ta radość, która jest w nas, że będzie jeszcze większa. Dziękujemy też zborowi za gościnę. To jest dla nas też wielki przywilej, wielka radość, że możemy współpracować z naszym Panem w tym Jego dziele, w głoszeniu Ewangelii. Modliliśmy się też, żeby ten czas był takim Bożym czasem, żeby to, co będzie tu powiedziane, żeby było naprawdę zgodne z wolą Bożą i żeby nasze serca zostały poruszone. Chcę mieć taki właściwy obraz tego, jak Bóg postrzega to, co się dzisiaj dzieje, jak Bóg chciałby, żebyśmy byli blisko Niego. Celem nie jest tylko to, żebyśmy spędzili ze sobą miło czas, bo to można zrobić na nieformalnym jakimś spotkaniu, czy po prostu gdzieś tam się spotkać prywatnie. Ale celem dla kogoś z nas, kto jeszcze nie nawrócił się do Pana, jest to, żeby to był właśnie ten czas, żeby to był właśnie ten czas, w którym Pan dotknie Twojego serca, poruszy Ciebie, odrodzi Ciebie i da Ci nowe życie. A my, którzy jesteśmy tymi, którzy mamy już to nowe życie, abyśmy też byli poruszeni przez Ducha Świętego do dalszego działania dla Pana. Wyobraź sobie, że jesteśmy w jednej drużynie. Mam nadzieję, że też tak jest w istocie. Ale niech to będzie, powiedzmy, taka drużyna sportowa. Taka młodzieżowa, na przykład piłki nożnej, czy siatkówki, czy judo, czy czegoś tam innego. Jesteśmy na przykład młodzi, nie pracujemy, ale mamy takiego jedynego dobrego sponsora, który kupuje nam tam stroje, buty, dba o to, żebyśmy mieli gdzie trenować i przez lata wszystko jest dobrze. Ubezpiecza nas też, jakby się coś komuś stało. My regularnie wysyłamy mu list z podziękowaniem, że po prostu no, dziękujemy za jego takie wsparcie i opiekę. I też no, wyrażamy mu to, że dziękujemy Panie sponsorze, że nas tak Pan po prostu traktuje. Wszystko trwa przez całe lata, ale przychodzi taki dzień i ten sponsor zrywa kontakt i mówi, że on już nie będzie więcej, porzuca ten klub i musimy sobie radzić sami. Przychodzimy teraz na tą salę treningową, wszystko pomału zaczyna się sypać. Już nasze koszulki czy buty są znoszone, zaniedbane, sala wymaga remontu, no i jakoś klimaty przestają być fajne. Ale patrzymy, pojawia się sponsor. Pojawia się sponsor z pretensjami i pyta, dlaczego w tym roku nie otrzymał kartki z podziękowaniem. Przecież on wspiera ten klub duchowo i tak naprawdę on się nie zmienił. Jakie by było nasze takie podejście do tego naszego sponsora? No, że jak się nie zmienił, jak był sponsorem, teraz jest obserwatorem. Że on już tak naprawdę nam nie pomaga. I tu się właśnie zacznie kształtować albo kontrast, albo analogia do naszego mistrza Pana Jezusa Chrystusa. Jak on tak naprawdę traktuje nas? Jak on traktuje swój Kościół? Czy on go porzucił, zmienił się i jest tylko obserwatorem, a my musimy radzić sobie sami? Czy takiego znasz Jezusa? Zajrzyjmy do Biblii. Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 8. Jezus Chrystus, wczoraj i dzisiaj ten sam i na wieki. Ciekawą rzeczą jest to, że niezmienność jest atrybutem Boga. Jak gdybym powiedział, że wczoraj i dzisiaj jestem ten sam i zawsze taki będę, to zapytajcie mojej żony. To by wam powiedziała, czy to jest prawda. Oczywiście nie, bo żaden człowiek nie może o sobie w ten sposób powiedzieć. I w zasadzie samo to, gdybyśmy nawet w tym miejscu na opartego można by zakończyć, że Pan Jezus się nie zmienił i to jest w zasadzie ogromna wartość dla tych, którzy są Jego uczniami. Więc czy Twój Jezus jest taki sam, jak był w pierwszym wieku, jak jest opisany w Ewangeliach, czy raczej
zmienił się na tyle, że jest tylko obserwatorem. Czy nadal jakieś dary daje jak ten sponsor? Czy raczej tylko kibicuje nam, że po prostu, a my sami sobie musimy dawać radę? Czy tak to dzisiaj wygląda? Zobaczmy na list pierwszy do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i wersety od 1 do 6. Pierwszy do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 1 do 6. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc wzmiankę o was w waszych modlitwach, nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości i wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i naszym Ojcem. Wiedząc, umiłowani bracia, że zostaliście wybrani przez Boga, gdyż nasza Ewangelia nie doszła do was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego. Więc Tesaloniczanie trwali, byli bardzo gorliwi i były takie dowody, że oni są naprawdę nawróceni. A dlaczego tak się stało? Czy dlatego, że tylko zmienili poglądy na właściwe, że teraz mogliby się podpisać pod inną prawdą, prawdziwą prawdą, jakąś wersja 2.0, czy to by wystarczyło coś takiego? Tutaj jest mowa w wersecie 5, że samo słowo to jest tylko za mało, że to jest jeszcze nie to, bo ta Ewangelia, chodzi tu o słowo Ewangelii przede wszystkim, ale ono jest zwiastowane w mocy. Dlatego, że nawet jeżeli człowiek widzi dużo cudów, nawrócony człowiek, to największy cud, wierzę, się tutaj zrobił w jego życiu. Że Bóg to, co zmienił w jego życiu, to jest największy cud. Dlatego jest tu mowa właśnie o tym pełnym przekonaniu, o mocy i o Duchu Świętym. Więc Bóg będzie przekonywał ciebie, czy to, co jest w jego słowie, czy jest to rzeczywiste, to nie jest tylko coś do przemyślenia. Nie wystarczy tylko zwrócić uwagę, że to ma sens, że być może tak jest. Bo jest to mowa o pełnym przekonaniu. O tym, że naprawdę Ewangelia ma wielką moc. I Bóg działa rzeczywiście. Pamiętamy drwiny Eliasza do proroków Baala. On tam mówił, że być może ten Bóg ich jest zajęty, być może śpi, albo może tam wyszedł gdzieś i go nie ma, prawda, gdzieś za potrzebą. Więc gdyby nasz chrześcijański Bóg taki sam był, no to byłaby porażka w tym momencie. Jeżeli Bóg chrześcijański dzisiaj nic nie robi, no to niczym się nie różni od tego Baala, którego można było sobie wzywać i to nic nie dało. Więc ja takiego Chrystusa nie znam, który byłby taki martwy i nic nie potrafił zrobić. Bo co to za wszechmocny Bóg, który jest tak odległy, że nic to tak naprawdę nie daje. I nasze postrzeganie Boga przełoży się też na nasze modlitwy. Gdybyśmy modlili się o kogoś, a nie byli przekonani, że Bóg jest w stanie mu pomóc, czy to w jego chorobie, czy to w jego problemie, to jak będzie wyglądać nasza modlitwa? Czy będziemy mieć na tyle wiary i odwagi? No raczej ona będzie takim po prostu... Tego wstawiennictwa tam nie będzie. Jak słyszeliśmy takie prawdziwe modlitwy wstawiennicze, to wiemy, jak ile tam jest wiary takiej wyrażanej w Boga. I o to właśnie chodzi, żeby tak z nami było. Jakby czy cierpiący, czy chory, czy osoba zdemonizowana, wyobrażamy sobie modlić wtedy za taką na przykład opętaną osobę, gdybyśmy nie wierzyli, że Bóg jest z nami i Bóg jest w stanie jej pomóc. No to nie damy rady sobie z czymś takim. Więc w jakiego Chrystusa wierzysz? Czy twój Jezus ma moc? Czy jest wszechmocny? I świadectwa, jakie będą w twoim życiu, one ugruntują cię i pomogą ci dalej. Kiedy
Ja na przykład modliłem się za moje dzieci w różnych sytuacjach, to widziałem, jak Bóg po prostu od razu wysłuchiwał tych modlitw. I to są konkretne przykłady, że po prostu Bóg jest dobry. Powiem może dwa, bo to nie chodzi, żeby tu się jakoś o sobie mówić, ale bardziej o to, że kiedy modlimy się, to żeby to zaufanie do Boga było. W każdej sytuacji. Czy się modlimy za sąsiada, za sąsiadkę, znajomego, dziecko, nie ma to znaczenia tak naprawdę. Pamiętam, że kiedyś moja córka, ja już byłem zajęty, bo pracuję głównie zdalnie, coś tam sobie sprawdzałem w bazach danych i moja córka starsza podeszła i powiedziała, czy ona może nie iść do szkoły, bo ona coś tam się źle czuje. No ale nie za bardzo jej tam, powiedzmy, może w tym dałem wiarę, no i powiedziałem jej coś takiego, proszki na poty i do roboty i po prostu, żeby raczej tam zmobilizować ją do tego, żeby po prostu jednak poszła do tej szkoły, no bo to jest siódma klasa, to nie jest, wiadomo, takie wszystko łatwe. Ale pomodliłem się też krótko i wróciłem do pracy. No i później delegacja do mnie przyszła po południu, córka z moją żoną, i mnie pytają, czy ty się modliłeś za nią? A ja tak trochę byłem zaskoczony, mówię, tak, ale to tylko tak krótko. I Zuzia mi wtedy opowiada, bo stało się coś takiego, ja się na chwilę położyłam i tak jakbym tak zasnęła, czy straciła świadomość i obudziłam się i mogłabym przebiec maraton. Tak powiedziała, więc czasami właśnie taka krótka modlitwa i może po prostu zdziałać cuda. A drugie całkiem takie niedawne doświadczenie to nasza młodsza córka Asenata była. Tak wydawało się, że ją bardzo ta choroba szybko postępuje, bo zaczęła wymiotować, gorączka rosła i wszystko ją bolało po prostu, co się dało, nie? No to oboje z żoną wtedy się pomodliliśmy i też to się praktycznie zatrzymało, poszła spać i już nie budziła się w żaden sposób, także to się dzieje po prostu, tylko trzeba ufać Bogu i trzeba się do Niego modlić. Zresztą nawet w społeczności, do której należę, do Kościoła Chrystusowego w Dąbrowie, mamy też grupę, która była w programie Ocaleni i oni opowiadają o tym, że Bóg po prostu, a oni nie pili na przykład gdzieś tam drinka wieczorem, tylko to już było takie picie, że naprawdę flaszka dziennie, to pewnie niektórzy to było tak na rozgrzewkę, tam jakąś tam pół litrówkę. I po prostu w taki sposób Bóg im zrobił odwyk w 5 sekund. Psycholodzy to tam mówili, a że to tak, to się tak raczej nie dzieje, że to tak jest, że to coś tam dla jednego Bóg, dla drugiego coś tam, ale to nie była jedna osoba, co sobie coś tam wmówiła. Przecież są efekty odstawienia takie, że niektórzy tam po prostu widzą jakieś białe myszki, jakieś straszne nawet rzeczy. No i delirium, tremens, jakieś inne tam sprawy, to są też sprawy opisane, więc jeżeli takie objawy nie występują, no to jest coś takiego, jak to uzasadnić teraz medycznie, a że to jest jakieś tam nie wiadomo, co to po prostu jest. Oni oczywiście chwały Bogu nie przypiszą, no bo no jakby to po prostu tak mogło być. Byliśmy zaproszeni nie tak dawno z moją żoną do takiej starszej siostry, która jest już wdową i opowiadała nam swoje doświadczenia, co Bóg po prostu zrobił w jej życiu, to oboje płakaliśmy po prostu. Nie chcę to opowiadać, bo zostanę nazwany płaczącym kaznodzieją, także... Ale naprawdę, no, jak Bóg uzdrowił jej dziecko, co już lekarze mówili, że to jest już koniec, nie? To wszystkie rurki, gdzie tylko się dało, było podpinane i był telefon ze szpitala. To już ta siostra mówiła, no to pewnie koniec, nie? Oni się wszyscy modlili. Oni mówią, nie wiedzą, co się stało, po prostu. Dziecko jest poodłączane. Jest zdrowe po prostu, dzięki Bogu. Oj, tak. Bóg jest dobry po prostu. Jest żywy.
Tylko że jak nieraz głosiłem Ewangelię, to jeszcze w to nie wierzyłem, że tak jest. To jest naprawdę coś do przemyślenia. Czy znasz takiego Jezusa? Kiedy jest zgłoszona prawdziwa Ewangelia, to dzieją się rzeczy, które różnią się od takiego ogłoszenia, które my znamy skądinąd, prawda? Gdzie nie dzieje się zupełnie nic. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 36, werset do 40. To są słowa Piotra, one są dalej aktualne. Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Chrystusem. I słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: co mamy robić, mężowie bracia? Wtedy Piotr powiedział do nich: pokutujcie, niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was i waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. I to jest też rzecz, którą każdy z nas powinien zrobić jak najszybciej, o ile tego już nie zrobił. Uznać swoją grzeszność, przyznać się do tego przed Bogiem, że jest grzesznikiem i potrzebuje Jego zbawienia. Uwierzyć w Chrystusa jako prawdziwego Pana i Boga i wzywać Jego imienia. Wtedy właśnie ten dar Ducha Świętego można otrzymać. Pan Jezus zresztą sam powiedział w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, dlatego to są tak niezwykłe rzeczy, że tu mówimy o relacji, która jest prawdziwa. Jana 14, rozdział 21 do 23. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota: Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? Jezus mu powiedział: jeśli ktoś mnie miłuje i będzie zachowywał moje słowo, i mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. Więc czytanie Pisma czy modlitwa nabierze zupełnie innego wymiaru. Zobaczysz, jakie to jest, jak możesz być w Bożej obecności godzinami i nie będzie cię to męczyć, nie będziesz patrzeć na zegarek. Modlitwy. Ostatnio słyszeliśmy modlitwy nowo ochrzczonych, czy kandydatów do chrztu. To były tak dojrzałe modlitwy, że się z braćmi zastanawialiśmy, czy to są osoby naprawdę, które dopiero się chrzczą, czy to są modlitwy osób, które już są wiele lat, chodzą za Panem i Pan czyni takie rzeczy. Jeżeli ktoś naprawdę się nawróci, to On mu to wszystko pokaże, to On go wszystkiego nauczy, przyciągnie go do siebie i będzie widać różnicę między tym, kto naprawdę idzie z sercem za Panem, a tym, kto tylko gdzieś tam sobie chodzi. To nie jest to samo. Kiedyś ta różnica zostanie przetestowana i to wyjdzie kiedyś na wierzch. Jeżeli cała pomoc Boża, nie chcę tu bardzo jakoś krytykować kogoś, kto myśli inaczej, ale jeśli wszystkie dary Ducha, pomoc Boża, moc Boża, jeśli tego wszystkiego nie ma, to my potrzebujemy książki naprawdę. Potrzebujemy książki, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dlatego, że jest zupełnie inaczej. No i niektórzy właśnie takie książki wydali. Tylko moim zdaniem jest to duży błąd. Nie chodzi tu też jakby, żeby coś przeakcentować, żeby być dla jakimś wielkim mistykiem, charyzmatykiem, nie wiadomo kim. Ale chodzi, żeby ufać Bogu i wierzyć, że On może zrobić wszystko, cokolwiek chce. Żeby nasza modlitwa nie miała takiej jakby bariery, że ludzie powiedzieli, że jest tak, a tak, no to ten Bóg raczej nam tam kibicuje, trzyma kciuki za nas, ale nas zostawił samych.
takie coś to nas pogrąży i możemy kiedyś zobaczyć, że znajdziemy się w sytuacji, w której nasza modlitwa i nasze słowo nawet w imieniu Jezusa Chrystusa bądź uwolniony, możemy nie mieć wiary nawet, żeby zrobić coś takiego. Więc nie chcemy tutaj też tworzyć jakiejś zaawansowanej teologii dla jakby wyżej wtajemniczonych. Chcę mówić całą prawdę Bożą, jaka jest. 1 Koryntian 13 rozdział. Jest tu ciekawa sprawa. Od 8 wersetu do 14:1. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą. Choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. I teraz co apostoł mówi dalej? Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Więc pytanie, czy przyszło już to, co jest doskonałe? Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko, lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. I zazwyczaj na tym kończymy, ale przeczytajmy jeszcze 14:1. Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. Ciekawe, prawda? Więc czy nadal poznajemy cząstkowo? Raczej każdy się z tym zgodzi. Kiedyś, czy poznaliśmy tak, jak sami jesteśmy poznani? Jak ja jestem poznany? Ja jestem przez Boga poznany zupełnie. Czy moje poznanie woli Bożej i Pisma też jest zupełne? No nikt raczej by nie miał odwagi powiedzieć czegoś takiego. Więc jak można głosić, że to się już skończyło? Oczywiście we wszystkim trzeba być ostrożnym, bo jest wiele podróbek. I to jest jasne. Ale co dzisiaj podrabiają? Podrabiają na przykład ludzie pieniądze czy biżuterię. Pieniądze to wiadomo fałszywki, fałszywa biżuteria to jakiś tam tombak. Ale czy to znaczy, że na przykład dążenie do skarbów w niebie też jest bez sensu, bo jest tyle fałszywek? Albo, że nie warto otwierać konta w banku, czy posługiwać się pieniędzmi, bo a nóż trafię na jakąś fałszywkę. Albo biżuteria też jest sfałszowana, to skąd wiemy nawet, że nie mamy takiej gdzieś. Więc samo to, że gdzieś w obiegu są fałszywe rzeczy, nie stanowi jeszcze o tym, żeby jakby nie zabiegać o coś, co jest prawdziwe, co jest zresztą opisane w Biblii. Samo są na przykład nieuczciwi jacyś najemcy, nieuczciwi ci, którzy wynajmują mieszkania, czy deweloperzy. A Pan Jezus też powiedział, że jest wiele mieszkań w domu Jego Ojca. No, czy to też jest powodem, że nie dążymy do tego mieszkania w górze? Oczywiście, że nie. Bo gdzieś tam jest jakiś fałsz, czy jakaś tam nieuczciwość. Więc w całym tym podejściu nie chodzi o zmianę poglądów, ale o odrodzenie i całkowite zaufanie do Boga. To może nas czasami jakby postawić w sytuacji takiej konfliktowej, no bo różnie ludzie dzisiaj patrzą nawet na ten temat, ale też warto jest szukać takiej wspólnej płaszczyzny, nie osądzać innych. Ja się też cały czas tego uczę, żeby po prostu Chrystusa umieć dostrzec w ludziach, którzy nawet różnią się ode mnie, czy mają po prostu inne poglądy. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli Bóg, w którego wierzymy, jest martwy, to On nikomu nie pomoże. Ludzie są dzisiaj bardzo zmęczeni. Ja widzę to, że gdyby głosić takiego Boga, to nic nikogo nie przyciągnie. Nic to nie da po prostu. Szkoda czasu na taką ewangelizację. Jeżeli ja mówię, że Pan ma teraz wierzyć tak, a wcześniej wierzył tak i to jest koniec, to mamy niemalże 100% gwarancję, że nic z tego nie wyjdzie po prostu. Jeżeli nie ma w tym mocy w Ewangelii, jeżeli nie ma świadectwa naszego życia, że Bóg jest z nami po prostu,
że widzimy to na każdym kroku, że możemy o tym zaświadczyć. Takie świadectwa składano w pierwszym wieku, że Bóg po prostu żyje, że On dalej istnieje, że Jezus żyje. Jak apostołowie mogli powiedzieć, że Jezus żyje, jakby się nic wtedy nie działo, nie? To każdy by powiedział, gdzie tam po prostu gadacie jakieś tam dziwne rzeczy, czy po prostu nie chcecie pogodzić się z tą rzeczywistością, tą nową rzeczywistością, jaka nastała. Prawdziwa ewangelizacja to nie jest wręczanie gazetek. Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, w 9 rozdziale, od 35 wersetu. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. Wtedy powiedział do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. A przywoławszy swoich 12 uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszystkie słabości. Widzimy, w jakim kontekście zostało powiedziane: żniwo jest wielkie, ale pracowników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. W głoszeniu Ewangelii potrzebujemy Bożego autorytetu. Potrzebujemy takiego Bożego wsparcia, które będzie z nami. Nie zawsze znajdziemy się w sytuacji komfortowej, takiej, że tylko z Biblią po prostu pokażemy, powiemy o skrusze, o wierze w Chrystusa, o wzywaniu Jego imienia, bo to jest esencja Ewangelii. Ale możemy znaleźć się w takiej sytuacji, w której jakaś szczególna modlitwa do naszego Pana Jezusa będzie niezbędna, żeby pomóc danej osobie. Jeżeli myślimy, że dzisiaj nie ma osób, które są pod wpływem demonów, to się bardzo grubo mylimy. Ale czy to znaczy, że mamy być super specjalistami po prostu od wypędzania demonów i zrobić z tego jakąś główną doktrynę? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w każdej sytuacji sługa Boży był gotów usłużyć człowiekowi Ewangelią i żeby miał zaufanie, że to nie chodzi o to, że ja jestem teraz super przygotowanym teologiem z innych też dziedzin i sobie dam radę. Tu jest zaufanie do naszego Pana, że On to tak naprawdę poprowadzi. Biblia mówi o takich dwóch kluczach zdobycia Bożego poparcia, czy tego, żeby Duch Święty był w nas. Apostołowie mówili w Dziejach 5:32: my jesteśmy Jego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Więc chcemy być wypełnieni Duchem Świętym, musimy być posłuszni naszemu Bogu. I to jest właśnie podstawa. Samo kazanie na górze, ono tak naprawdę definiuje człowieka, który jest odrodzony. Dlatego, że na końcu jest powiedziane, są dwa typy ludzi. Jeden zbudował swoją budowlę na piasku, a drugi na skalę. Jeden tylko słuchał, a nie wykonywał, a drugi to wykonywał. To znaczy, że jeden niósł swój krzyż. Wczoraj na spotkaniu modlitewnym o tym rozmawialiśmy, dlatego mogę o tym powiedzieć. Jeden mógł nieść swój krzyż, a drugi tego nie czynił. I na końcu jest między tymi osobami różnica. Tak samo tutaj. Jeden jest posłuszny i będzie miał Ducha Świętego, a drugi jest nieposłuszny. To jak mu Bóg tego Ducha Świętego da? A Pan Jezus jeszcze powiedział w Łukasza 11:13, to jest też bardzo znany werset, który chciałem przeczytać na sam koniec. Łukasza 11:13. Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I to jest właśnie taki dwuczęściowy klucz. Być posłusznym naszemu Bogu i prosić Go o to. Nie zadowalać się jakby tym, że ja już jestem na
takim poziomie rozwoju duchowego, że to już na pewno mi wystarczy i sobie w każdej sytuacji poradzę. Prosić Boga o to, żebym widział Jego wolę, żebym jeszcze bardziej mógł być Mu poddany i posłuszny. I wtedy będziemy widzieć właśnie to, że Słowo Boże jest żywe, że Pan Jezus jest żywy i taką Ewangelię będziemy głosić i to zrobi wrażenie, bo wtedy Bóg będzie przemieniał serca. Tak właśnie głośmy, tak mówmy i to będzie w naszym sercu. A teraz przerwa. Aleluja.